potrzebuje 4K. Nagrywa w 1080x50. No siema. Nawet chyba jeszcze nie włączyłeś do końca. Jak to nie? A nie, włączyłem chyba, nie wiem. Ile dałeś? 300 chyba? Na Gearbestie mógłbyś złapać za 200. Ktoś wybije rekord. Masz tu łapkę do niej? Co? Masz tu łapkę do niej? Tak, nie czekaj, skończę solo. Nie będzie żadnego parita innego gówna, może się porobić. Weź jej tam wifi włącz. Masz tam guzik z boku. Nie. Czemu nie działa? Mam wifi, mam wifi. Co? Czekaj. Dzień dobry, dzisiaj robimy vlog z patrzenia na harmonogram. Pa, jaki dojebany. Tutaj, i to było wczoraj. I tutaj jest 2 na 2 była pierwsza, co nie? Tutaj mamy dwójkę. I... Dobra kurwa. Na trzecim był spokojnie do osób dwóch. Na trzecim można było osób dwa zrobić, ja zrobiłem czwórkę. Robisz teraz. Tak, stanie w banie, gotowy. Osiem.
Komedyjka. Dobra, kładź już, kładź. Chcesz inny angle? Weź się z tyłu nagraj. Z tyłu? Stój z tyłu. Dobra. Ja tylko właśnie Timon może. Dobra. Dodajesz szybko, bo... Dobra, ręka mi drętwieje. Zych mnie prosił, żebym nagrał. Dobrze, ile? 17, ale słabo. Bardzo ładnie. Pana zobaczyłem teraz. Dobrze, ile? Kurde. 7. Grałem 8. To mnie pierwszy sub 10, oficjalnie. Ładny czas. No. Dobra, gotowy. Nie
którego miejsca mi, żeby się do drugiej serii zabrało. Gotowy. Czy to jest czyste? Nie. Gotowe. Dzień dobry, jesteśmy na WCM, jest ze mną bardzo znany vloger. Przepraszam. Gotowy. Tak, był ósemki tydzień. Tam mi się pojawiło. Ile z tydzień, z półtora tygodnia temu. Gotowy. Gotowy. Jak się chcesz zrobić vlogi, to dam ci teraz kamerę. Mam kamerę. Działa to. Jak Meryga to działa? Meryga to nagrywa, no. A jest vlog. Marek vlog. Up vlog. Dobra, idziemy dalej. Nie, tu nic nie będzie było. Marek Lok.
brawa. Ej, do kogo pójść, bo... Podaleka nogami. Na vloga? No. Jakieś ciekawej osoby. Ciekawej osoby. Albo Stanisław Dąbrowski. O, Stanisław Dąbrowski. Tak, ale... Ale kapta w kosmosie w piątce, nie? Pokaż to. Co? Dobry folk power. O, dobry człowieku z kamerką. Mam zapasową kartę pamięci. Co? Zapasową kartę pamięci. Nie mam. To mojego kolegi. Ja mu nagrywam. Czekaj, czekaj, podpis. Zdanie mi zdanie na środku, więc ja bym nie zaliczył, ale... No to zalicz. Dobra. Ale tak to jest, jak się krosuje. Tak to jest, jak się krosuje. Pierwszy ruch, teraz piąta, teraz piąta.
Challenge accepted.
nuka. No to chyba nie na tym. 8. I 3.19, tutaj Rafał Maruszak, najlepszy czas, niech na razie tej rundy, no i Szymon Konaczyński, pierwsza próba. 3.20. Gotowy? Gotowy. 3.12, przerwa programacji. 3.50 równo Rafał Baryszak i druga próba Szymona Konaczyńskiego. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy z Wojciechem Szatanowskim. Jesteśmy ze mną. Jak oceniasz Szatanowski, trójkę? Skrzyński, Gild, Haczyk, Kasik, Szumigaj. No. Oj, taka trójka została. Tempie jak oczywiście bez problemu wejdzie do finału. Na pierwszej rundzie chodzi o dalej awansować dalej. Zacisz. 5.33 Michał Krasowski, 2.36 Rafał Baryszak. Czwarte ułożenie zawodników. Gotowe. Zacisz. I Piotr Pokarski już 3.14. Bardzo dobre ułożenie. I jest sub 2.76. Rafał Bogarski 3.59. Przemysław Ronalski. Gotowy. Zobaczymy, jak tutaj rozwiąże sytuację. Półfinał 1.97. Rafał Baryszak kolejny czas. Poniżej dłuższej punkcie i będzie wchodząca dwójka do spodnie. Zobaczymy się, jak to będzie się równo później, ale teraz. Tymon Konaczyński, ostatnie ułożenie. 5 godzin i będziemy 20.37. 8.
nowym. Jakby ktoś był zainteresowany aktualnie zamiast wyników, był wyświetlany. Sińskiego, który na, jak się nazywa, Thunder Club Challenge rozłożył całą swoją kostkę, bardzo taktycznie. Józek gra w jakąś grę na telefonie chyba. Same koty ogólnie. To nagrywa. Teraz nagrywa i raz kliknij się i przestanie. No. My w vlogasku. Czekajcie panowie, między was jest ze mną Olek Stuwa, Refiem. O taką poczekalnię nic nie robiłem. Łysy. Teraz Marek Dąbrowski. O taki telefon nic nie rozbijałem. O taką poczekalnię nic nie robiłem. Dobra jeszcze, nie? No to nowi. Nie, tak. No dobra, gotowy. Nie tobie. Osiem. 12. No gotowy. Gotowy.
gotowy. Thank you.
Gotowy? To nie jest gato? Nie jest, no poniżej może. Gotowy. Gotowy? Tak. Gotowy. Pod DNF, to jest DNF. Thank you.
7. Gotowy, tak. Jesteś to no, załóżmy. Thank you.
8. Ready.
Ready. Yes. That's not my cube. That's not my car, that's not my cube. Basically, you know. Alvaro. Ready.
Dole wreszcie. Ahí sentado, ahí detrás del mogollón ese de gente, no veía nada. Y digo, pues después de la final del club, me pongo a hacer después y me quedo. Tip to. Ale. No, to kiedy. Rozpad się. Dobra. Rozpad się? Tak. Gotowy. Gotowy. Mamy już pierwszy ostatni. 1, 4, 5 sekund. Thank you.
Trzeba przeżyć gotowy. Aż sam counting. Dobrze. Are you ready? Yes. Są gotowe. Powodzenia. Hej, co jest? Okej. Dobra. Czy jesteś gotowy? Ja. Osiem sekund. Nasz układasz aż pan. Nastojące. Tak zawsze. Znaczy ty się chyba skończałeś. Co tu? Jeszcze nie. Okej. Okay. Gotowe? Osiem. Okej. Okay. Gotowy. Nie. Osiem. Gotowy. Chyba mniej miejsca na dysku. Gotowe. Gotowy. Gotowy. Powodzenia. Osiem.
7. Gotowe. Osiem. Gotowe. Kurwa macie. Ready. Nie ready jest, tak? Jest fascynujący. 8. Jestem farta, nie rozumiem. Dobra. Gotowe. Thank you.
Gotowy? Powodzenia. Gotowy. Fajnie się nie rozgrzewa. Dobra, gotowe. Osiem. Gotowy? Cieszę się to powiem z tym. Dalej. Gotowy. Osiem. Ready. Yeah.
Łukasz Burlika. 12. Rekordzista świata w średniej i zwycięzca pierwszej grupy. Pierwsze ułożenie Tymonu. Obok niego Maciej Czapiecki. Trzy siedemdziesiąt siedem Aleksander Alepiec. Bardzo dobrze podejdzie. 4-0-2 na pierwszym stanowisku Mateusza Zila. Tutaj walka o finał już naprawdę zaczyna się na całego. Gotowe. I kolejne to Mateusz Szkubiera na czwartym stanowisku. Jonathan Głosko, 8,99 starą kwalifikacji. Dobrze, żeby jakbym ci zasłonił w tym specjalnie kamerkę. To mi przykro. Jego średnia jest skwalifikowana. Dwa ostatnie ułożenia pechowo nieudane i Mateusz będzie sklasyfikowany na ostatniej pozycji. Maciek Czapiewski 6,30 w ostatniej próbie. Chciałem zrobić... Postek Karol plus 2 na zakończenie. I obawiam się, że będzie to również zakończenie jego udziału w tej konkurencji. Dwa 47 to Monako Lasińskiego, bardzo ładna średnia. I oczywiście Tymon bez większego zaskoczenia ląduje w finale. Gotowy? Roga, tym razem 4,20. Fantastyczny singiel z poprzedniej rundy. Teraz 4,20. 5,75 na stanowisku numer 1.
Piotr. Ile? 4-2. Gotowy? Gotowy. Przypominam, że jeden element jednokolorowy może wypaść w troski. Jeżeli się tak dzieje, oczywiście nie ma żadnej kary. No, gorzej, kiedy pójdziesz sprawia, że jest... No, trochę ta uwaga się zmienia. Może się okazać, że Przemek jest tutaj bohaterem. No, ale jeszcze dwa ułożenia, to jest trudna sytuacja. Musi przynajmniej jedno bardzo dobre ułożenie wykonać, żeby domknąć średnią. Piątka Piotra Olszewskiego, Szymon Misiewski. Gotowy. Ale niestety jedna szóstka średniej, więc drugiego miejsca Mateusz raczej nie wyrwie swoim rywalom. I Szymon Misiewski też w stawkę jeszcze. No, będzie się grało. Wytrzymujcie. Gotowy. Maciej Czapiński cały czas na prowadzeniu. To nie mogę. O, jej. 2 sekundy kary tym razem. 3. Michał Wlostek, nagrodźmy go brawami, bo ta bariera jest symboliczna. Zostały nam jeszcze 2 pełne grupy, a już mamy wynik poniżej 10 sekund. Gotowy. 11.20. 13 sekund. 11.70. Czternastka Krzyszka. Bober i Rybacz Jakubowski. Druga dyszka. To jest ta dziesiątka, Michała. Witam, Rostek. Wygląda na to, że idzie na pewne miejsce lidera. Aleksander. A po cel drugie. Ale już dokończę tą grupę. 13 Szymona. Piotr Olszewski do końca swoją średnią. 13.01. Jeszcze 5. 12 Marcina. Dobra, zostań tu. Przyniesiemy cię. Mikrofonu. Gotowy. I rozpoczynamy przedostatnią grupę pierwszej rundy konkurencji 3x3. Poprosimy o kostki. Każdy z zawodników na swoim identyfikatorze ma przypis do swojej grupy i teraz poprosimy szóstą grupę. Gotowy? Stanisław Dąbrowski, 10.53 na otwarcie. W pierwszej rundzie można powiedzieć, było wiele sensacji, tym zatem Jonathan Błocko 9.37. Niektórzy zawodnicy ułożyli policję. Na stanowisku drugim Jonathan Błocko, a na pierwszym Hubert Kwaśniewicz 8.85. Dość nierówna średnia, ale jeszcze 2 ułożenia przed Hubertem. I tam wszystko się zadecyduje odnośnie Alonso finału. Na stanowisku piątym Michał Krasowski, a obok niego 9.57 Kasper Rafalski. Gotowe. Może masz soczewki polaryzujące i... 9.04 Wojciech Krasowskiego na stanowisku szóstym. A na stanowisku drugim stać się chwilą w walce o jak najlepszą średnią. 8. 9. Gotowe. Ja. 14.05 Michała Krasowskiego i koniec tego oznacza 12. 12 sekund chodzi do średnia. Przypomnijmy,
że już średnia z pięciu bez najlepszego najgorszego czasu. Michał jest 12 i 14, więc ta 12 53 z Gabrielem. Jeszcze jedno ułożenie. I już naprawdę chyba, że kilku zawodników zostało, aby zakończyć przedostatnią grupę konkurencji 13. W kolejnej grupie przed nami już sami najlepsi zawodnicy, gdzie naprawdę rozumiem się działać. Gotowy. 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 Tak. Czekaj, reset. Tutaj. Jednocześnie podnosisz pokrywkę i startujesz. Start. Wojtek. Mateusz.
5.17, 2.46, Łukasz Górniga i wejdzie mu ten czas pośredni. 8. To jest średnia. 3.20. Gotowe. Nie powiedział, że no i dupa Jasia. Ale czekaj, to może być dobre awry. Czekaj, daj mi. Daj mi go sobie policzyć. Właśnie przygotowuje Angla. A więc jest dobry. Jest dobry. Czas.
Gotowy. Druga pierwsza runda. Gotowy. Ty widzisz, jak źle jest. Dobra. Gotowy. Gotowy. Proszę.
Przełożenie, w którym byłem lepszy niż ty. Dobra. Gotowy. Zobaczę to ja w przyszłości zgrywając. Pozdrawiam pana Piotra Olszewskiego. Gotowy? Gotowy. Gotowy.
Nie powiedziałem gotowy. No teraz jeszcze jest dodatkowe, no. No dobra. Co jest? Nie powiedziałem dodatkowe. Słyszałem, że gotowy, a on jest niepowiedziany. Widział kostkę, poniósł do ręki. Widziałem. A, no to... No, ma chęć. Bardzo, no ostatnio chyba nawet w szansie średniej nie ma. Jednak nie jest zadowolony.
Kubika 909 jednak ogłosił bez kary z busem. Widzisz stabilizację? Chyba, ale nie jestem pewien. Stadyk się rusza, kamerka się nie rusza, widzisz? Masz to w GoPro? Cztery czwórki. No. Chyba trzydzieste. No i dobrze jest. I 2:49 mamy bawić. Gotowy. Najprostszym skra. Zależy od ludzi, którzy